Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj obejrzę i skomentuję film Slaughterhouse - Leniwa śmierć o pewnym leniwcu, jak się można łatwo domyśleć. Film, co prawda, ma dopiero polską premierę, ale od jakiegoś czasu jest dostępny już na platformach streamingowych, więc w zależności od tego, gdzie oglądasz ten komentarz, możesz go mieć na Paramount+, możesz go mieć do obejrzenia na Amazon Prime Video. Także to wszystko zależy. Ja na końcu wrzucę link do Amazona. Zobaczysz, może akurat uda tobie się tenże film obejrzeć. Godzina 33, komedia horror. I tak tylko sprawdziłem zwiastun, wygląda co najmniej dziwnie, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Gdzieś tutaj oczywiście będzie zegar, może spokojnie sobie w tym momencie kontrolować, co oglądamy, jak oglądamy, więc nie przedłużam. Jak już mówiłem, film ma godzinę 33, więc będę ci też w międzyczasie sprzedawał ciekawostki jakieś z IMDb, z Filmwebu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A ja nie przedłużam i zaczynamy. 3, 2, 1, 0, start. Zaczyna się muzyka. Z tego, co widziałem, to właśnie Slaughterhouse to jest oczywiście gra słów, ponieważ mamy Slaughterhouse troszeczkę inaczej pisany, może być rzeźnia, ale to też pewnie chodzi o frat house, tak, domy, gdzie tam właśnie studenci w Ameryce żyją w trakcie studiów. Dobra, mam jakąś dżunglę, tutaj pewnie się pojawi nasz leniwiec. Jak do tej pory jedną styczność z leniwcem to miałem w animacji. No ale jak tak to było, to był kawał o strzykawce. Nie wyglądało źle? Proszę bardzo. A, w ogóle leniwcy mają wyluzowane życie, co? Łażą sobie, zjadają listki i tyle. Ups. I coś go zjadło. Jakiś krokodyl czy coś. No, zdarza się. Muszę przydać. Dosyć. Zaczynamy z wysokiego C. I pojawia się on. Nasz biały, myśliwy. Wow. Leniwiec przeżył atak krokodyla. Jaki okrzyk. No można się domyśleć, że leniwiec zabił krokodyla. Aligatora czy kajmana, no nieważne gdzie tam to było. Gdzie tam to jest umiejscowione. Już jest dobrze. No i zły człowiek go wziął i uspał. Pokażcie, co on tam rozwalił. Jak on się rozprawił z tym rzecznym potworem. Tak. Tak, okazuje się, że nasz leniwiec rozwalił jakiegoś krokodyla. Na razie koleżanki sobie gadają. Oczywiście jest to meta komentarz, co mi się bardzo, bardzo mi się podoba, no ale zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Bad dog. O.
uratowała pieska. I on też się zapomniał zdjęcie, proszę bardzo. O, jak słodko. O, egzorek. Tak. Proszę bardzo, jaki super pomysł. Tak z czapki facet sobie siedział w galerii przy kawce. I patrz, i mam numer, i możesz sobie kupić i tak dalej. Wszystko przez przypadek, to się tak normalnie. No i ona akurat trafi na leniwca zabójcę Freddy'ego Krugera wśród leniwców. Wiesz, te szpony, no pięknie, zobaczymy. Queen Bree. Zawsze, zawsze się pojawi ta. Ja rozumiem oczywiście, że takie wredne małpy muszą się pojawić, ale nie lubię takich przerysowanych. Podoba mi się, jak mówiłem wcześniej, ten komentarz Meta i to, że tak naprawdę ona na każdego patrzy, wszyscy, i automatycznie pokazują się ich media społecznościowe, bo rzeczywiście no, taka teraz jest popularność, tak? Jesteś znana, znany w mediach społecznościowych, no to... To jesteś, jak się nie ma, no to życie, krótko mówiąc. Ja sobie będę zapisywał takie rzeczy, bo oczywiście będzie z tego również recenzja. Kolejna. Jest brunetka, to musi być blondynka. Oczywiście, że tak. Okej. Sportówka. Kiedy czytałem, skąd wziął się ten film, otóż producent stwierdził, jaki może być najgłupszy pomysł, jaki można zrobić, żeby zrobić z tego film. No i wyszło Dirty Martini. Cosplay. Te komentarze tych osób na mediach społecznościowych są dużo ciekawsze niż cały film jak na razie. Ale jeżeli tak wygląda życie typowej Amerykanki, no to współczuję. Współczuję. Nawet prezydent nie... No, dobrze, dobrze jest. Jest zabawnie.
Pewnie nie w sposób, który oni chcieli, ale może być. Presidential suite. No zobaczymy dalej. Na razie nie jest super, ale no i oczywiście mamy spokojną dziewuchę z, powiedziałbym, z małego miasteczka, no ale wiadomo, z dobrej rodziny można by rzec. Plus z drugiej strony mamy wieśniarę, która zrobi wszystko dla lajków, polubień, łapek, serduszek, tego, żeby ją wybrali. Więc jest cudownie, widać nawet. Domyślam się, że kiedy później zobaczymy pokój, czy tam rezydencję Briany, to nie będzie taka ładna, stonowana, jak u tej dziewczyny. Będzie oczywiście nowoczesna, współczesna i tak dalej, i tak dalej. Okej, widzę, że w tym filmie wszystko będzie przerysowane. Począwszy od wrednej bawy przez panienkę z portową, no i teraz tutaj akcja. Chłopak Emily lubi wspinaczkę skałkową, nie lubi być kopany po żądrach. Przypomnijcie, się oglądamy Sloth, trzeba akcent, Slaughterhouse, Leniwa Śmierć. Jak lubisz takie komentarze, naprawdę polub ten film. A my lecimy dalej. Briana, poprawili prezydenta, pięknie. Może ten film będzie tak głupi, że aż dobry. Zobaczymy. Agaton. Naprawdę, nie traktuj tego filmu poważnie, bo nie ma sensu. Podsłuchiwać. I to jest ta okazja. No, akurat mam inne zdania na ten temat, ale o, jaka muzyka mamy. Naszego Zwola. O, Exotic. Proszę bardzo, i okazuje się, nasz O, Exotic handluje
rzadkimi, zagrożonymi nielegalnie zwierzętami, oczywiście. Nie to, że nielegalnie zagrożone, ale nielegalnie nimi handluje. O, jest sloth, nasz Freddy Krueger wśród slothów, leniwców. No, musi być oczywiście pacan, więc jak się łatwo domyśleć, Exotic zostanie odstrzelony. Tylko czy przez leniwca, czy na dzień dobry, czy dopiero później? O. Nie drażni lwów, cytując kabaret. No, ale może być. Dawaj, nie w ucho. Kupuj tego leniwca. To. Ale przy nawet widać to chamski Photoshop, ale tak ma być, rzeczywiście ma taki być pomysł. To mi się wydaje, że pewnie ja bym w pęcie potrafił zrobić lepsze, no ale nie będę się zakładał. Nie fazi friend. Tak. O. Ile za tego slofa? Ile za leniwca? No zobaczmy. Come by tomorrow. Pięknie. No to wszystko jest w porządku. Leniwiec. O, to teraz go załatwi. Niestety nigdzie nie trafiłem na informację, a domyślam się, że to jest właśnie animatronika, ale nie ma, czy to jest właśnie animatronika, czy to jest lalka, kukiełka, nieważne jak zwał, tak zwał. Także jeżeli wiesz coś na ten temat, wpisz mi w komentarzu, bo jestem zaintrygowany, bo rzeczywiście akurat wygląda dobrze, chociaż teraz naprawdę może niesie taką lalkę, którą sam porusza i tak dalej, wiadomo, że... O. I po kolesiu, słuchajcie, 16 minut już pierwsza osoba, która odłożyła łyżkę, czyli... Oczywiście nie będę mówił, że on tam się w większości trzymał tego leniwca, tutaj się poruszał, no ale to widziałaś, to dokładnie wiesz. Nie traktuję tego filmu poważnie, traktuję go jako głupową komedię. To też mamy, patrzcie, dziewczynkę na studiach, jaką furą ona przyjechała, ja cię kręcę, co to jest? Lamborghini jakieś? No jak Porsche nie wygląda, może jakiś Ameryka, to może Dodge. Co to za auto? Jestem bardzo ciekawy. Taka piękna fura. Ja bym pewnie spłacał jej z 40 lat. Oliver to Stefan Kapcić. Piękne, piękne nazwisko. To myślę, że pewnie gdzieś Serbia. Gdzieś kraje pewnie były Jugosławii. Trzeba przyznać, że muzyka dosyć ciekawa jest. To już nie jest dobrze, jak zwracasz uwagę na muzykę w filmie, bo sam o tym dobrze wiem, więc sprawdźmy, kto to zrobił. Bo mnie intryguje. Sam Ewing. No, rzeczywiście coś wcześniej siedzieć. O, bo tutaj widzę, że The Walking Dead, God of War, Black Mirror, oczywiście to są seriale. God of War to jest gra. Half to Dead, czyli tutaj też właśnie coś się wykazało. Happy Death Day. No, widzę, że tutaj dosyć dużo tego ma na swoim koncie. 17 filmów, seriali i gier, więc kilka produkcji. No jest, wiesz, masz leniwca.
Jaki cudowny, jaki uroczy. No, słuchaj. Tygrys? No dawaj, wynoś się. To jest tygrys, więc spokojnie wszystko na luzaku. A idzie nasza wredna. O, jak słodziutko. Everyday. No, miałaby ci pomóc, no, ale jednak nie. Dawaj, leniwcze. No, domyślam się, że to jest takie stworzenie, które lubi się luzować na spokojnie. Bez problemu, ale jak coś się zacznie dziać, no to jest rock'n'rollowa jazda bez trzymanki. Leniwiec wypadnie i zapamięta. You just made a big mistake. Jaki słodziak. No ja wiem, że to jest film. W normalnym życiu pewnie dostałaby plaskacza. No ale. Panie i panowie, oto leniwiec. Ciekawe, czy zna ten kawał o tym, jak się nazywa kawa z trzech kaw. Na końcu ci powiem. Cudnie, cudnie. I dom dziewuch się już podzielił. Naprawdę. Zawsze jest taka cienka linia pomiędzy tym, co jest zabawne i przerysowane za bardzo. I tutaj rzeczywiście zbyt dużo jest rzeczy, które się nie zgadzają. Ej, i nawet dobrze napisane. Domyślam się, no wiadomo, że nie można. Dokładnie. Więc kiedy ona jechała na spotkanie swoją super wypasioną furą, taką bryką, że hej,
kupić nielegalne zwierzę. Ile? 30? 40 tysięcy dolarów? Ktoś w końcu myśli. W końcu ktoś, kto myśli głową. No, będzie się ryczanie z nimi, bo wszystkie zagłosowały za. Wydziewuchy złe. Love. Zo. Proszę. Będziesz znana, bo będziesz miała opinię. Tak się będzie nazywać. A skąd ona miała te piguły? Były, że tak powiem, w domu tego O Exotic. No nieważne. Kolejna głupia rzecz. Tylko przypomnienie, że uwaga. O, przyszłam, żeby odwołać to. Dawaj, dawaj, bo już są pikiety, ludzie już skandują twoje imię i nazwisko. Tak, jak się dobrze to zaczęło, no to w tym momencie już jest coraz gorzej. Jak mówiłem, takie rzeczy, komedie, przerysowania, cienka linia i może być dużo za dużo. Proszę bardzo. No dobrze, popatrzmy, dawaj. Myślałem, że przynajmniej ona będzie normalna, ale jak widać, każdemu potrafi sława uderzyć do głowy. A propos sławy, daj suba, subskrybuj kanał, może ja będę
Jak leniwiec sławny. Dajesz. Sprawdź, przeczytaj i wpadnij w szał. Dawaj, sprzedaj jej auto. Leniwiec przegląda jej Instagrama, czy co tam? O, jak fajnie. Wpadł w szał wielki. Dawaj, posiekaj ten monitor. Wypluję pigułkę. Ja cię kręcę. Czy mamy świadomego leniwca, który wie, co to za piguła? Pamięta tam do tego kolesia i wie, jak używać komputera. O. OMG, WTF. A. LOL, Rolf i tak dalej. I zostawi z nią leniwca. Oczywiście, że tak. Dawaj. Dawaj, skoro wredna małpa mówi, że masz się pozbyć leniwca. To zrób największy błąd swojego życia. Połóż go dziś na drzewie. Albo coś takiego. Pamiętaj, że on zna twojego Instagrama. Potrafi zhakować konto Pentagonu. That's great. Tak chyba powiedział, co nie? Przypomnę, że się oglądamy Slaughterhouse. Leniwa śmierć. Jak lubisz takie komentarze, które pojawiają się co tydzień, tak, daj suba. Oczywiście będzie również recenzja do tego filmu. Smutny ten leniw jest taki. Rzeczywiście. Będzie recenzja do tego filmu, więc możesz sprawdzić na końcu, co o nim myślę. Dobra. Oj, oj, oj. No i to jest właśnie symbol, że w tym momencie ona już straciła na popularności, że już wszystko nie wygląda tak, jak powinno. Okej, 11. Leniwiec? Kable przegryzł? Coś tam? Nie, ale wie, jak się tam dostać. On teraz wchodził po ścianie. Nie, nie, to nie było, że on... Nie, a jednak nie po ścianie, jednak po asfalcie. Dokładnie. Pizza Dantego.
pod autem się podczepił, podwiesił. Leniwiec idzie po ciebie. Wrzucił jej piguły. Wrzucił jej prochy do coli. Jaki szybki. Znaczy do kill, do drina właściwie. I się rozpuściły w 3 sekundy. I tak szybko zaczęły działać. Po prostu rewelacja. No widzisz, że gumki ci się nie przydadzą. Może to były te piguły leniwca? No dobrze się bawię momentami, muszę przyznać. Dawaj. Szybko mieć takie ujęcie jak... Będzie, no proszę bardzo, klasyka. To jest Łożyżwi, czy zdąży? To musiało być w wolnym tempie, przecież to jest leniwiec. Dwulicowość w najgorszym wydaniu. Ale ci Amerykanie to mają pecha. Prąd ciachnęło. Zaczęło padać w tym samym momencie. Domyślam się, że facet, który wiózł im pizzę, też nie dojechał. A ona zgubiła maskotkę. Niemożliwe. Alfa siedzi u ciebie w pokoju. To jest leniwiec. Czy ty myślisz, że on przybiegnie do ciebie? Bo ona jeszcze nie wie oczywiście, że Alfa to jest nasz Freddy, Jason i Michael w jednym. Wiesz, bardziej patrząc po gabarytach, to Megan albo Chucky. A on sobie tutaj pewnie będzie gdzieś spokojnie siedział. Nie, wróci, wisiał będzie. Na łóżku czy coś takiego. No dawaj. O, jaki słodziak. Pomijamy fakt, że tamta nie żyje i nikt jej nie znalazł, bo siebie w pokoju była? Pomijamy fakt, a. Gramy w ubijaka. Okej. Okay. Czy minął dzień? 2, 3, 5? Sary nie ma. Wszystko w porządku. No, widzę, że nie tylko królowa jest niezadowolona, ale również ich chłopak Emily może mieć coś przeciwko. 5 dni minęło. Minimum od kiedy Sara odłożyła łyżkę chili. Don't rush, take it slow. O, i dostanie ktoś tam w łeb. Uuu.
Ale sobie zapamięta, kto to rzucił pewnie. For president. Prezydenta. F is Ash. Powoli się wykruszają dziewuchy, co? Przeciwniczki. Dziwne, że nie zaatakował ich wieszakami. Ostatnio w horrorach wieszaki są w modzie. Ponoć dobrze ptaki odstraszają. I jeszcze raz w pałę. O, i jeszcze w pach. Och. Może to wszystko miałoby sens. Tutaj widzę, mamy chyba jedną sensowną obserwatorkę tego wszystkiego. Action Night, okej. Może to wszystko miałoby sens w American Pie 24, ale... No. No widzisz, pewnie pierwszy rok. Leniw jest rzopiącym rowara. Optimus Prime. Jeszcze beknij. Proszę bardzo. Master Flame. Nie zagaduj do Lelipsa, bo ci odstrzeli. Nie. Którą podrapię? Zmieniła się w to. Orzesz w mordę. To było dobre. Abstrahując od tego, że jesteśmy w ogóle
w takim miejscu, gdzie auto nie mogło jechać tam z 50 na godzinę, no ale okej. A gdzie jest Alfa? Typowy polityk. Miałeś rację. Dobra. Przechodzimy do konkluzji. No, jak słodka. I on to pewnie usłyszy wszystko. Idź, idź. Będę w porządku, wszystko dam radę, wyzdrowieję. I'll be okay. A jednak. Martini. Nie. Leniwcu, nie bądź taki. Ona wydaje się być całkiem sensowna. Na luzaka. Patrzy trzeźwo na świat. Leniwiec. Tak, tak. Co to się stało? Czyli co, tamta musiała wrócić przed północą, bo wiesz co? A tutaj wszyscy w ogóle już mają przygotowania do... Aha. Dawaj. Słynna scena pod prysznicem. Psychozie, koszmar z ulicy Wiązów i wiele, wiele innych. Uprzedził mnie Alfa. Zamknij drzwi. Jest tam kto? Jeszcze zapytaj się. Dawaj, zapytaj się. Jak to mówią? I dare you. I double dare you ma... Tego nie mogę powiedzieć. A... Myślałem, że... I zasłonię te zasłony. I zdziwiona będzie. No.
Domyślam się, że z tej gry twarzą Ireneusz Krosny, słynny mim, nie byłby zadowolony. Teraz. Czyli załatwił ją. Gąbką, umówmy się. W tym momencie. Mniej więcej jest 49, 50 minuta. To dopiero połowa filmu, mniej więcej. Pięć minut. Emocje jak na rybach. Emily przyjechała swoim... To musi być jakiś Dodge Viper czy coś takiego. Coś wypasionego. Załóż łańcuch i to będzie koniec dla wszystkich. Jak założyło łańcuch. Dobra, nieważne. W tym filmie mnie bardzo wiele rzeczy nie zdziwi. Bardzo niewiele mnie zdziwi. O, może w ten sposób. Telefony zostawić? Ostatnia minuta. Dawaj, dawaj, dawaj. Shit is right. Okej, ciach, koniec. Pink for Emily. Dawaj, dawaj. I Emily przegra. A to jest leniwiec. Sprawdzi jej Instagrama, przeglądnie jej Facebooka, co tam się dzieje. Sprawdzi, gdzie była. I jeszcze wziął jej brykę. No przecież leniwce prowadzą auta, no. Dobra, dajesz różową. Dobra, idziemy dalej. Wasze siostry z 1884 roku przewracali się teraz w grobie. No. Przypominam, że pani starsza zamknęła drzwi wielkim, wielkim łańcuchem. Ale leniwiec się wydostanie. No, zobaczymy. No tak, start, stop. Kwiaty we włosach potargał leniwiec. Na razie się bawię całkiem nieźle. Zobaczymy tylko, czy
balans nie zostanie zachwiany. Proszę bardzo. Tam tych kwiatków było za 40, to jest ledwie może 10 dziewczyn, no ale... Kiedyś był taki, taki program w oparach absurdu, więc tutaj się dzisiaj znajdujemy. Dawać, jeszcze policja musi zatrzymać tego leniwca, bo to też musi być dobre. Jest! Jest! Wszystko się udaje normalnie. Ktoś ostatnio się pytał, Marcin, co będzie filmem roku? Czy to będzie nowy Scorsese? Czy może Oppenheimer, a jednak Barbie? No, wydaje mi się, że ten film do najlepszych filmów roku na pewno się nie zaliczy. Do niej powiedziała, że będzie w porządku, to... Odłączy. Właśnie, w tym momencie odłączył maszynę do podtrzymywania tlen. A maski ściągnąć się nie da, bo przecież jak? Zemsta stopa. Słuchaj, to tutaj w tym momencie dostajemy 10 części. Po pierwsze mamy oryginał, po drugie jest kontynuacja, po trzecie leniwiec powraca z zagrobu, żeby zemścić się na tych, którzy... Jesteśmy w oparach absurdów już teraz na maksa, bo to już było aż za dużo właśnie. No i teraz oddychaj sobie. No niestety nie udało się. Może się nie udało. Może. Dwa tygodnie nie było Sary. Tutaj tej Melisy, Elisy i tak dalej też nie było. Nikt nie sprawdzał w ogóle. Teraz będzie druga. Okej. Domyślam się, że pewne 4-literowe albo 7-literowe, w zależności od tego, w jakim kraju mieszkasz, żyjesz, społeczeństwo, społeczności będą bardzo niezadowolone z tego, jak tutaj przedstawiono lesbijkę.
Przechlapałaś sobie. Co może nie pójść, nie tak pod prysznicem? Wszystko. A. Co będzie? Może być gorąca woda. Może być krew. You are a horrible person. Pamiętasz, jak w strasznym filmie, chyba pierwszym, mówili, że no, jeżeli mamy pecha czy coś takiego, to zrobią film i zagrają nas jacyś aktorzy, którzy mają po 20-30 lat. No właśnie tutaj Sydney Craven nie ma pokrewieństwa z USM, która gra Brianę, właśnie ma 30 niemalże, no także coś tu jest. Zobaczmy, ile lat ma Emily. Emily jest jeszcze starsza. Emily ma 35 lat. No i cały czas jej uchodzi granie 18-19-latki. No to całkiem, trzeba przyznać, dobrze się trzyma. Jeszcze sprawdzimy, ile Zenny, czyli nasza dziewczyna, co lubi dziewczyny. Też jest Brytyjką, ale to niestety nie ma takowych informacji. No oczywiście, że stawić na pastwę. Na pastwę leniwca. Dobre, dobre. Ale wylądował pewnie na tarasie. Nie, nie, nie. To jest jak Michael w Halloween 1 i nie ma już jej. Leniw... Czemu mówię je? Widzę, że tutaj mają... Mówią, she's gone. A tutaj... Ona jest jak Freddy, bo ma szpony. Ona jest jak Chucky. On, dobra, leniwiec. Jest jak Chucky, bo jest malutki. I Megan, bo jest zabójcza również. Teraz żyjemy jak Michael. Czekamy na Jasona. Czekamy na Jasona i na Smakosza. Nie wiem jak ty, ale ja się bawię dobrze. Jak się bawisz dobrze... Udostępnij ten komentarz na swoich mediach społecznościowych. Ten film jest wart obejrzenia. Z pewnych względów, a z innych jest jak najbardziej totalnie do pominięcia. No ale o tym pomówię w recenzji. No popatrzcie, pistolet był w majtkach. Gorąca woda, kwas, krew, to obstawiamy. Co obstawiamy? Chyba najprostsze będzie gorąca woda i ona się pani od razu zagotuje.
O. Prunt. O. Grunt to prunt. No, ale niestety. Leniwiec załatwił kolejnych wiele, wiele osób. Zobaczmy, czy w ogóle coś więcej na temat tego leniwca jest. Czy to jest animatronika? Tak normalnie zapewne jesteś przyzwyczajona do tego, że podaje ci ciekawostki, no ale nie ma nic. Na IMDb, na Filmwebie, na Wikipedii nie ma nic, żadnych ciekawostek. Poza tym, że krytycy byli bardzo zawiedzeni tym filmem, a kręcono go jak to wiele tych filmów w Serbii. W Serbii akurat. Ale trzeba oddać, naprawdę temu leniwcowi jest niesamowity, jeszcze bez niej zaraz używa pistoletu. Dziewuchy po całym domu gania. On nie ma problemu, żeby się wydostać z domu, bo wiadomo, jedyne wyjście jest. Nie to, że przepisy przeciwpożarowe, nie, nie. Dawaj, dawaj, dawaj. W ostatniej chwili. Przebije się przez drzwi. Będzie Jack Nicholson z Leśnienia. Here's Johnny. Dawaj, dawaj, dawaj. Pokaż, musi być takie ujęcie, że on tak patrzy przez tą szparę. Chłopak na ratunek? Nie, to byłoby za łatwe. Na przykład pijana potknę się. Oj, 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 wszystkie telefony. Potknie się na przykład i walnie w niego, jemu łeb, karafką z wodą, czy coś takiego. Jest. Jest takie ujęcie? Ale to nie. A, to teraz mamy Matrixa. A może to jest Terminator? Come with me if you wanna leave. O. I z każdego robił zdjęcie i on to publikował, a ona się nie skapnęła. Przypomnę, że film jest dostępny, bo tutaj jeszcze mam informację, oprócz tego, że jest dostępny na Paramount Plus, jest dostępny na Roku, a także na Amazon Prime Video, więc w zależności od tego, gdzie mieszkasz, któryś z tych serwisów na pewno jest dla ciebie dostępny. Na końcu wrzucę, bo mam dostęp do Amazona, więc wrzucę link do Amazona. Mr. Killer Guy, where are you? Juhu! O. I klucza nie mam. Wypadnie przez okno? Nie. Weź kij do krykieta. Are you ready to rock and roll?
Zaraz będzie grach, paciach, blach. No oczywiście możesz się zapytać, czemu nikt nie zadzwonił po policję. No bo przecież matka zalała wszystkie telefony wodą, a jej telefon został wzięty przez Alfę. Chociaż ona ma ten telefon, no ale wyrzuciła go przez okno. Co ja oglądam? Film o leniwcu, który jest szybki, jeździ autami, posługuje się telefonami i po prostu... Zamknij ryja, coś ci chcę powiedzieć. I to jest dobry komentarz dla was. Między tymi aktorkami jest 10 lat różnicy tylko i wyłącznie, panie i panowie. Więc to jeszcze brzmi zabawniej, kiedy nastolatka w filmie mówi, że ma 60 lat, pani Mayflower, ona ma 40, a nastolatka zgrana przez aktorkę, która jest grubo po 30. Ale słuchaj, to jest ważne, co mówi. Teraz już naprawdę chyba. A chociaż byłoby zabawnie, gdyby jeszcze znowu było, okazało się, że jednak nie. A co wyjdzie z niej? Mogło być zabawnie. No ale chłopaka trzeba dorwać. Pewnie inny akademik. Ale na telefonie miejsce może będzie. On teraz napisze do niej. I zaraz odpisze zaraz jemu leniwiec. Pod prysznicem selfiak. No i popatrzcie. I cały czas to było...
na Facebookach, TikTokach i tak dalej. No i popatrz się. Och, jak pięknie meta zrobione. Nie otwieraj okna, bo alfa tamtędy wejdzie. Dawaj, dawaj, dawaj. O-o. Zeni, don't die. Pamiętaj, drzwi są zamknięte na łańcuch. A mimo to leniwiec, chłopak, dali radę wyjść. Pamiętaj, tu było napięcie na początku, że może nasza Emily nie zdążyć, bo pani May zamykała już drzwi. Bu! Nie wiem, co jest głupsze, film czy akurat ten komentarz, no ale. No dobra, lecimy dalej. Leniwiec. W ogóle aktorka, czyli Tiff Stevenson, grająca panią Mayflower, jest komikiem. Robi swój stand-up, także rzeczywiście widzę, że większość obsady jest pochodzi z Anglii, kręcony film Serbii, no więc domyślam, że to jest produkcja angielska, nie hollywoodzka, ale trzeba przyznać, że bardzo umiejętnie, aż za bardzo w sumie, przerysowały Amerykańców. I tylko ta z dezodorantem w ręku przeżyje. Nie, ona się sama załatwi. Mówiłem, że się sama załatwi. Gwiazdka ninja. I zaraz leniwiec weźmie te noże. Przeciął cię nożem, ale się dałaś zrobić. Ach. 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 Leniwiec zniknął, czy wstaje? Ha ha ha.
Ta ze szpitala. Miałem rację. Laska z Kroplówką przyjechała samochodem. Nie, jeżo zwierzę trzeba dorwać jeszcze. Szlota. Trzeba dorwać leniwca. No. Wyskoczy, ruszy się, będzie. Aaaa! I to już powinno być zakończenie, ponieważ leniwiec musi wrócić w drugiej części. Zostanie trochę dużo takich głupawych filmów ze zwierzakami. I słuchaj, będzie teraz motyw, że nie będą mogli wyjść, ponieważ drzwi będą zamknięte na łańcuch. Nie ma znaczenia, że to zatem leniwiec, dziewczyna z Kroplówką przyjechała ze szpitala, że chłopak. Slaughterhouse pojawiło się w końcu. Słuchaj swojej koleżanki, która ci już dobrze radziła. A nie, tak nie. Masz pistolet. Tak, nie rewolwer, pistolet, dobrze. Go get him, Tiger. Jeszcze wrzucili jeszcze Spidermana po prostu. A no tak, bo Brianna jeszcze ona tylko tam się walnęła. I know. I jeszcze Gwiezdne Wojny dorzucili. No popatrz, popatrz, co tu się dzieje? Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest rozmowa między Leją a Hanem. Nie strzelaj do Briana. Alfa jest na tym, na baranach, że tak powiem. Briany. I koronę ma, no właśnie diadem. Pięknie, pięknie. Tiara jednak, o proszę bardzo. Dawaj. Będzie Rocky kontra Apollo. Mano a mano. Da radę, czy wypadnie jej? A, i dźgnie go. Nie ma go. Nie ma leniweca. Wziął i uciekł. Dawaj, taki tekst typu You've gotta be kidding me. Czy coś takiego powinno się przydarzyć. Byłoby dobre. On jeszcze żyje, pamiętaj. 500 litrów krwi już stracił. Dokładnie.
Będzie say hello czy hasta la vista? Ale on już zaliczył ze trzy kulki, także wstawaj, co ty? Dawaj, dawaj. Eat this. Jeszcze mówi po angielsku, leniwiec. Och, jak pięknie, bo on tylko chciał się dostać do domu, do Panamy, skąd go ukradziono. Wiem, to prawda, że to nie ten kraj, ale może chciał się połączyć z swoim kolegą, z misiem Paddingtonem. Briana. I znowu jest super fajna. I na koniec powinniśmy jeszcze mieć ujęcie naszego leniwca. So weird to be back here. Rok czasu. Czy on nie powinien skończyć studiów? Skoro to był ich ostatni rok wcześniej? Coś chyba nie poszło, co? Nie pykło, rzeczywiście. No dobrze, mamy już napisy końcowe, ale coś mam, jak to mawia Tomek Hajto, czutkę. Mam wielką czutkę, że będzie jeszcze scena po napisach i że będzie, dowiemy się, co się dzieje z naszym leniwcem, który mówi po angielsku, jeździ autem, ogarnia Instagrama, potrafi pisać do klawiatury, używa komputera, strzela z pistoletu. Kurczę, normalnie. Proszę bardzo. Tomek Hajto miał rację. To będzie się zaatakować i leniwiec uratuje. A komputerowo zrobiony? No, widziałem gorzej. Dawaj teraz, leniwiec. Dawaj. Futrz. I ją ciachnie. Czyli będzie druga część. No, pod warunkiem oczywiście, że zgodzi się ilość łapek w górze pod moim filmem. Nie, pod warunkiem, że zgodzi się ilość osób, które ten film będą chciały obejrzeć w kinie. Aż nawet sprawdzę, czy mam jakieś informacje na temat tego, czy ten film coś zarobił. Czy ten film kosztował jakieś konkretne pieniądze. Ale pisałem pewnie, że kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy. Już sprawdzam na stronie. Yes, Slaughterhouse. Czy ten film... No nie ma żadnych informacji na temat tego filmu, a
Światowa premiera, teoretycznie jest podane. Amerykańska premiera była 30 sierpnia. Dystrybutorem był Iconic Events Releasing. Okej, w porządku. Także na razie nic nie wiadomo. No okej, tutaj teraz pojawia się nasz leniwiec, więc napisy końcowe troszeczkę przewinę. Sweet Dreams. Sloth in a Box. Teraz przewijam. Ale chcę sprawdzić, że tam jeszcze na końcu coś się nie pojawia. Oczywiście, że wiadomo, że żadne zwierzę nie ucierpiało. I... Slaughterhouse. Dobrze, nie ma nic już. Nie ma już nic więcej. Powiem w ten sposób. Film jest głupi. Zresztą obejrzałeś dopiero co, więc wiesz, że to nie jest film, nie jest najmądrzejszy. No widać, zrobione przez Brytyjczyków, więc wyśmiewali Amerykańców w udany sposób. Czasami za bardzo przerysowali. Muszę przyznać, że czasami po prostu jest nie aż za hardkorowo. Na początku myślałem, że to gdzieś tam jakiś, troszeczkę przynajmniej może zachowamy logiki. No jak widać, im dalej w las, tym głębiej. Nie, niekoniecznie. Także film, jeżeli lubisz takie kino, to jak najbardziej film jest dla ciebie. A jeżeli szukałaś pełnoprawnego horroru, gdzie ta, powiedzmy, no wiadomo, że Jasona, Michaela czy inne stworzenia zabijano wielokrotnie i wstawali, dawali radę, ale gdzieś tam jakaś minimalna ilość logiki była zachowana, to nie dla ciebie. Ja się bawiłem w porządku. Traktuję ten film tylko i wyłącznie jako komedię, nie jako horror, więc dla mnie może być. Jak chcesz znać moją ocenę, to sobie sprawdź na Filmwebie. A więcej komentarzy i oczywiście link do filmu na Amazonie. Gdzieś tutaj się zaraz pojawi, możesz sprawdzić. Dobra, chyba coś obejrzę, chyba jeszcze jeden film.